przekaz. Przodu wsiada. Patrycja Bania, Tokio FM. Dzień dobry, Patrycja. Proszę zapiąć pacy. Pana również bardzo poproszę. Zostaliśmy uprzedzeni. Bo to nie wiadomo, jak ja pojadę. To wszystko się może zdarzyć. No, muszę przyznać, że ja tutaj, jak do was dzisiaj jechałam, to jak rajdowczyni. Dziękuję bardzo, że państwo wpadliście dzisiaj do nas, a wpadliście do nas w związku z festiwalem filmów o prawach człowieka, który się zaczyna, czy się zaczął już? Zaczyna się. Dzisiaj się zaczyna. I muszę powiedzieć, że przyznaję szczerze, że obejrzałem parę filmów, ale tak na szybko, przed spotkaniem z nami, będę musiał sobie spokojnie je obejrzeć. I jedna rzecz mnie zdumiała i proszę mi powiedzieć, Patrycjo, może ty mi powiedz, czy mam rację, czy nie mam. Z tymi prawami człowieka to jest coraz gorzej. Te jest filmy są coraz bardziej przerażające wszystkie. Zresztą dzisiaj Tadeusz Sobolewski napisał taki bardzo ładny tekst i on tam w pierwszym albo drugim zdaniu pisze, że pierwszy raz ma takie w ogóle, bo to już 18. edycja festiwalu i pierwszy raz ma takie poczucie, że to, co się dzieje złego, złamaniem praw człowieka, to już nie mamy takiego poczucia, że to jest gdzieś daleko, wiesz, za oceanem, na innym kontynencie, tylko że to jest za rogiem, że to jest bardzo blisko, że to są takie problemy, które dotyczą nas wszystkich, prawda? Ja wczoraj czytałem wiadomości i tak po prostu spadały jedna za drugą wiadomości o tym, co się u nas wokół mediów dzieje. Przeczytałem następnie, jak na Węgrzech powstaje ta fundacja państwowa, która skupia wszystkie media pod rządem. Potem przeczytałem, że w Rumunii ścigają dziennikarzy śledczych, którzy ujawnili korupcję w rządzie, chcą im 20 milionów euro grzywny nałożyć, co oczywiście bez problemu zapłacą ci dziennikarze. I jeszcze doczytałem na koniec, że w Serbii dokładnie to samo się dzieje. W Serbii ostatnia niezależna stacja telewizyjna padła właśnie, niezależna właśnie, od rządu. A tu mówimy tylko o małym wycinku tej sytuacji, ale że to się dzieje wszystko wokół nas coraz bliżej. I że kiedyś, jak słuchaliśmy o tym łamaniu praw człowieka, to było takie wszystko straszne, ale to było wszystko bardzo odległe. A te filmy, które państwo pokazujecie w tym roku, to jest wszystko tuż obok. Ja nie wiem, czy to jest kwestia wyboru filmów, to Maciek się pewnie wypowie, czy po prostu takie filmy teraz są, ponieważ takie problemy są, prawda, że te problemy są blisko nas, że to nie jest kwestia selekcji, tylko faktycznie to wszystko dzieje się obok nas i może my z zewnątrz trochę patrzyliśmy na to po prostu, że to gdzieś daleko i się wszystko działo, ale przypuszczam, że chociażby, nie wiem, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, która z tymi rzeczami jest na co dzień i od lat pewnie ten pogląd ma trochę inny. Panie Macieju, to proszę nam powiedzieć, że z prawami człowieka jest lepiej. Ja dzisiaj potrzebuję optymizmu, jestem dzisiaj od rana tak przybity. No, optymizmu szukamy w ruchu obrońców praw człowieka, który rzeczywiście stara się reagować na to, co się dzieje. A to, co się dzieje, to się nazywa takim terminem technicznym kurcząca się przestrzeń dla społeczeństwa obywatelskiego. I my ciągle tego używamy, tego terminu, ale on jest ciągle nieznany szeroko w społeczeństwie, w mediach. A naprawdę jest tak, że władze różnych państw, także tych państw demokratycznych, uczą się od innych władz, niechętnych demokracji, scenariuszy ataków na organizacje pozarządowe. I to oprócz filmów my też mamy debaty. Nasza główna debata 8 grudnia w Muzeum POLIN właśnie dotyczy tego zjawiska kurczącej się przestrzeni. I gościem naszym specjalnym będzie na przykład szefowa Amerykańskiej Unii Swobód Obywatelskich, profesor Susan Herman, szefowa właśnie ACLU, która opowie o tym, jak oni sobie radzą z narastaniem populizmu w Stanach. W ogóle co zrobiła ACLU w momencie, kiedy Donald Trump wygrał wybory. Myślę, że ta debata właśnie pokaże, że tę tendencję, właściwie na całym świecie przestrzeń dla obrońców praw człowieka i dla ogólnie społeczeństwa obywatelskiego się naprawdę zamyka, ale jednocześnie ten ruch jest stosunkowo silny i co jeszcze jest ciekawe i ważne i co też widać w tych filmach, kino dokumentalne jest bardzo wyraźnie po naszej stronie. Dochodzi do takiego rodzaju sojuszu. To są ciągle dwie nisze, kino dokumentalne i powiedzmy ruch obrony praw człowieka, aktywiści, ale to są dwie nisze ważne i coraz bardziej one ze sobą współpracują. Czy tą kurczącą się przestrzeń społeczeństwa obywatelskiego widać też na przykład w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych? Oczywiście, bardzo wyraźnie a jeżeli chodzi o Unię Europejską, no to dramatycznie widać to w naszym regionie świata. Te wszystkie kraje, które pan wymienił, będziemy mieli naszych przyjaciół z Węgier, oni najwięcej mogą o tym powiedzieć, jeśli chodzi o nasz region. To w ogóle często jest tak, że szczerze mówiąc, jak rozmawiamy z naszymi właśnie przyjaciółmi z Węgier, oni nam mówią,
a jak, co będzie dalej, jaki jest krok dalej, a potem przychodzą nasi przyjaciele z Turcji i mówią, a potem to jeszcze jest to. Mam nadzieję, że tak nie jest, że to nie jest jednak równia pochyła i oczywiście są też bardzo istotne różnice, ale to jest tak, że takie same elementy polityki wobec organizacji pozarządowych chociażby, czy podobne, widzimy w takich krajach jak Rosja, Izrael, Węgry, kraje afrykańskie, Ameryka Południowa, to naprawdę jest globalne zjawisko. Czy, Patrycja, powiedz mi, pan Maciej wspomniał o tym, że jest ten sojusz z filmem dokumentalnym. Czy ty widzisz to, że filmy dokumentalne są teraz, nie wiem, te filmy dokumentalne, które opowiadają o prawach człowieka i o stanie praw człowieka, no bo o tym mówimy, że one są ciekawsze, że one są głębsze, że, tak, że jest to, ich więcej? Wiesz, to jest jedna rzecz, że one, jeśli chodzi w ogóle o formę taką filmową, to one są po prostu lepiej zrobione i są ciekawsze. Już nie, to nie są takie filmy, które można podpiąć pod, wiesz, reportaż telewizyjny tylko. To są takie filmy, pełnoprawne filmy dokumentalne, które są przeznaczone do tego, żeby oglądać je w kinie na dużym ekranie, więc to jest jedna rzecz. Ale wiesz, tutaj jest jedna, wydaje mi się, bardzo ważna kwestia. To jest to, że dokumentaliści tłumaczą świat ludziom i zwłaszcza tak skomplikowany świat jak na przykład właśnie sprawy łamania praw człowieka. Znaczy, to są trudne kwestie, tak? Nie ukrywajmy, że to są takie trudne kwestie, o których, nie wiem, chodząc po ulicy i wstając rano, idąc do pracy, nie myślimy o tym. Dokumentaliści pokazują, że to właśnie te rzeczy dotyczą nas. One dotyczą po prostu każdego człowieka, czy jesteśmy, nie wiem, w Warszawie, czy jesteśmy w Afryce, czy jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, czy na Węgrzech, one po prostu dotyczą każdego człowieka. I to, wydaje mi się, jest bardzo ważne. Znaczy, wiesz, podawanie trudnych treści w takiej bardzo przystępnej formie. Ale niestety te wszystkie filmy są niezwykle przytłaczające. Ale są też takie bardziej radosne. To bardzo jak proszę. Jak na przykład Gospelów Eureka. Gospelów Eureka, Ewangelia Eureka, to jest naprawdę bardzo piękny film. Powiedziałbym, że on jest w pewnym sensie ekumeniczny. On pokazuje małą miejscowość w stanie Arkansas, która jest słynna z chrześcijańskich drag show i jednocześnie z widowisk pasyjnych. No i można by było pomyśleć, że jak się robi o tym dokument, to najprostsza rzecz zbudować bardzo silny kontrast, ale właśnie zupełnie inaczej zrobili twórcy tego filmu. Oni pokazują pewną konwergencję, pewne podobieństwo na przykład obu publiczności i to w ogóle jest jeszcze taki dramatyczny moment. Oni mają głosować za takim prawem dyskryminującym mieszkańcy tego miasta. Ogólnie rzecz biorąc, taki film, który jest jednocześnie zabawny, jest filmem o miłości, wierze, prawach człowieka, niczego nie wyśmiewa, a jednocześnie jest naprawdę optymistycznym spojrzeniem na to, na Amerykę i na to, że dusza Ameryki prawdopodobnie nie jest jeszcze stracona. Podobnie jak na przykład film o Czas na Ilhan, o wyborach w Stanach Zjednoczonych, który też jest takim odświeżająco optymistycznym filmem. A to o pierwszej kongresmence w hijabie, tak? Tak, aczkolwiek to jeszcze było o jej kampanii wyborczej do lokalnego kongresu w Minnesocie, no ale ona wygrała wtedy, kiedy wygrał Donald Trump. To był dokładnie ten sam dzień. No na przykład ja bardzo lubię ten film Maksyma Pozdrowkina, Cała prawda o robotach mordercach, bo to też jest bardzo, bardzo ciekawy dokument. Oczywiście jest tytuł film, jest się bardzo... Cała prawda. Tak, cała możemy prawda już jechać, o robotach bardzo chcę to mordercach. Tytuł jest fantastyczny. To jest film, zresztą Maksym Pozdrowkin będzie gościem festiwalu Watch Dogs, będzie można z nim o tym porozmawiać. On przygląda się takiej powszechnej automatyzacji w przemyśle, życia robotów i o tym, co to, jakie to może mieć skutki etyczne, ekonomiczne, społeczne. To jest bardzo to jest też ciekawe. Automatyzacji. Tak, na wielu, wiesz, poziomach i takim, no właśnie ekonomicznym, ale też społecznym, no bo tracimy miejsca pracy, ale też na przykład już zakochujemy się, prawda, w sztucznej inteligencji i zobaczymy, gdzie to wszystko nas będzie. Ja ostatnio widziałem materiał o Japończyku, który oficjalnie wziął ślub z hologramem, no, wziął ślub. I obiecał, najdziwniejsze było to, że obiecał jej wierność. To jest, no. No, ale... no, zastanawiam się, jak ona będzie egzekwować tę wierność. Będzie wiedzieć wszystko. Czasy Hala z 2011 kosmiczna nadchodzą szybkim krokiem, wierz mi. Będzie egzekwować. Czy na tym festiwalu pojawiają się filmy polskie?
Tak, pojawiają się filmy polskie i pojawia się zawsze taka sekcja nowe filmy polskie. W tym roku z dobrą zmianą, dobrze wam znaną, dobrą zmianą Konrada Szołajskiego. Konrada Szołajskiego na VOD.pl, można ją zobaczyć też. Właśnie, i zresztą oczywiście myślę, że ciekawym spotkaniem z nim na festiwalu. Mamy też Over the Limit Marty Plus. Mamy nowy film polski, to będzie premiera w ogóle światowa filmu Jana Bluza Podziemie Nadziei, po którym Patrycja poprowadzi dyskusję panelową na temat właśnie leczniczej marihuany w Polsce, bo tego... A to jest film o marihuanie? Tak, to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawa sprawa, bo ja mam wrażenie, że ten film w jakiś sposób dopełnia się z książką Aleksandry Pezdy Zdrowaś Maria i pokazuje te historie, o których też możemy czytać u Oli w książce, pokazuje twarze tych ludzi. I to jest bardzo ciekawe. No i to jest pierwszy polski pełnometrażowy dokument, który w ogóle dotyka tego problemu, więc myślę, że ta dyskusja też będzie bardzo ciekawa. A zdrowa zmiana, którą... Zdrowa zmiana. dzisiaj coś mózg dzisiaj słabo zmiana. Funkcjonuje bardzo. Nie, ale to dobrze, może jakaś partia polityczna zdrowa wiesz, zmiana. Przejmie to. Ja bym założył, że partii już było. Teraz jest moda na takie fajne nazwy krótkie. Tak. To już było. Dobra zmiana. To jest ciekawy film, dlatego że on pokazuje dwie strony i ja nawet ten film wysłałem, bo on pokazuje dwie panie, jedna jest bardzo taka propisowska, a druga jest działaczką KOD-u. I ja pokazałem ten film bardzo znanemu, nie chcę wymieniać jego nazwiska, bo nie wiem, czy by chciał już o tym mówić, ale bardzo znanemu dziennikarzowi prawicowemu, takiemu dużemu nazwisku z tamtej strony, który był bardzo najeżony, jak słyszał, że Konrad Szołajski zrobił film, no to na pewno wiadomo, co to będzie i to koszmar i w ogóle. Obejrzał i potem powiedział, dobrze pokazuje takie dwie strony, zderzenie dwóch stron. Takich filmów mi bardzo brakuje, filmów, których autorzy nie próbują nam wciskać czy słuszne, czy jakiejś słusznej opinii, czy niesłusznej, ale żadnej opinii nam nie próbują wciskać. Tylko nas właśnie zderzają i potem nas zostawiają z tym problemem i mówią, a teraz sobie sami pomyślcie coś na ten temat. Tak, ale wiecie co, wydaje mi się, że też w ogóle z dobrą zmianą ważne jest to, że on pokazuje coś, co dla Polaków jest w tym momencie bardzo ważne, bo ile takich w ogóle konfliktów jest w rodzinach w tym momencie? Znaczy jedni są po jednej stronie barykady politycznej, drudzy po drugiej, te konflikty przechodzą przez rodzeństwo, rodziców i dzieci też bardzo często. Ale faktycznie Konrad Szołajski w jakiś sposób próbuje tam znaleźć jakieś, też jakieś punkty wspólne, mam wrażenie, między tymi ludźmi. Znaczy pokazuje, wy jesteście tak mocno zaangażowani w to, tak bardzo wam na tym mocno zależy, jak drugiej stronie na ich poglądach, na bronieniu ich spraw, więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe. Zresztą bardzo byłabym ciekawa spotkania właśnie tych dwóch bohaterek tego one filmu. One się spotkały. No tak, właśnie. Tak w Łodzi. To Konrad tak opowiadał. I co? Tak. No podobno tak. Bardzo jakby wszystko było, nie zabiły się, nie, wszystko było, no wszystko było cywilizowanie. A ja chciałem jeszcze powiedzieć, że właśnie to też jest ciekawe w tych filmach, między innymi ten jest tego przykładem, że naprawdę, chyba po raz pierwszy ten festiwal robimy od 18 lat, widać bardzo silnie globalizację, chociaż głównie globalizację problemów, a nie na przykład nie wiem, praw człowieka i że te podobieństwa pomiędzy nawet, pewne oczywiście, ale wyraźne, pomiędzy Warszawą czy Polską w filmie Szołajskiego, a na przykład Wenezuelą w filmie Podzielony kraj i na przykład Kinshasą w filmie Diego Amadiego są wyraźne i widzimy polaryzację, która też w tym filmie o wenezuelskim mamy dwie strony, tylko tam to jest już jakby oczywiście poziom w ogóle hardkoru jest zupełnie inny. Z jednej strony to są rodziny ofiar i rodziny więźniów politycznych, z drugiej strony to są twardzi zwolennicy rewolucji boliwariańskiej, ale podobna jest jakby atmosfera takiego głębokiego podziału. Widzimy Kinshasę Makambo i mamy kuchnię protestu i te pytania, które tam padają i w ogóle retoryka tego, że złamana została konstytucja, co jest z praworządnością, czy aktywiści mają iść z partiami politycznymi, czy organizacje społeczeństwa obywatelskiego mają zostać osobno. Wszystkie to wszystko te pytania, które jest podobne. Tak. Ja też miałem... Ja do tego bym jeszcze Alt-Right dołączyła, czyli film o skrajnej prawicy w Stanach Zjednoczonych. To też jest podobna polaryzacja poglądu. Też ostatnio widziałem film Ewy Ewart o puszczy w Ekwadorze, o lesie tropikalnym i o tym, jak ten las umiera tam. I muszę powiedzieć, że to, co się udało tam zrobić, i to jest pewnie też dowód właśnie na tą globalizację problemów, to jest to, że temat
no, całkowicie egzotyczne i ludzie tam pokazywani, Indianie, którzy żyją w tym lesie tropikalnym, to są całkowicie nam egzotyczni, dalecy ludzie, ale ja po obejrzeniu tego filmu miałem wrażenie, jakbym ich znał, jakby byli częścią mojej rodziny. Takimi jakby bliscy mi ludzie byli. To Klątwa Obfitości też będzie na festiwalu, ale myślę, że jeszcze musimy na koniec powiedzieć, że część z tych filmów, 5 tytułów festiwalu, będzie na VOD.pl i można je za darmo obejrzeć w internecie, więc jeśli ktoś nie... Zresztą pokazy też są bezpłatne, bilety na pokazy też są bezpłatne w trzech warszawskich kinach, ale jeśli ktoś do kina nie może pójść, to również w internecie na VOD. A w 2019 w prawie 40 miastach w Polsce objazdowy festiwal Watch Dogs. No właśnie. A, będzie objazdowy, tak? I na Białorusi będzie zaraz po Warszawie. Tak, więc będą okazje. I na Białorusi pokażą wszystkie te filmy? To są trochę inne, ale tak, oni teraz już wyszli z podziemia i proszą wręcz o zgody. Zawsze się boimy, ale uzyskali te zgody. Będzie to oficjalny festiwal. To ciekawe bardzo. Dziękuję wam bardzo. Dziękujemy w takim razie. Bardzo. Jeszcze tylko podajcie numer jeden numer. Adres strony, pod którą można zajrzeć i przeczytać sobie dziękuję kalendarz i wszystko. www.watchdogs.pl. Dobrze. Dziękujemy.